Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Król Żółci. Ukraińcy mieli rozpocząć już operację Waszka, to znaczy przejście na drugą stronę Dniepru. Tak dobrze słyszycie, w końcu to zrobili. W zasadzie próbują zrobić, bo póki co żadnych większych sukcesów nie mają. No znaczy przeszli przez rzekę, dotadli do pierwszej linii obrony i utknęli. No kto by się spodziewał. Walki trwają teraz we wsi Krynki leżącej dosłownie nad samym Dnieprem, która podobno ma już znajdować się pod ich kontrolą. Powiem tak, zdziwiłbym się, gdyby Rosjanie się tam jakoś zaciekle bronili, chociażby z tego powodu, że ta miejscowość zalała powódź po zniszczeniu Tamy. Tam nawet niewielkie podniesienie się poziomu Dniepru może skutkować katastrofą, w związku z czym no, nie ma tam garnizonu. Zaatakowano również wioskę Pajma, Leżąca trochę bardziej na południe, ale również przy samej rzece. Czyli mamy frontalny atak na całej szerokości frontu. Szczerze mówiąc, myślałem, że ta operacja będzie jakaś bardziej zaawansowana, że rzeczywiście, no nie wiem, zaatakują Krym albo coś takiego. No a tutaj mamy bardzo tępą, no wręcz prymitywną ofensywę. No bo to jest dosłownie to samo co w lecie. Tylko że po drodze mamy jeszcze jedną z największych rzek w Europie. Samo przekroczenie tego jest już wyjątkowo trudne, nie mówiąc już o przedzieraniu się przez umocnienia. Jedyne, co może im teraz pomóc, no to efekt zaskoczenia, no bo na dłuższą metę, to jeżeli dojdą do Półwyspu Krymskiego, a siły ukraińskie, no to tutaj z 10 tysięcy żołnierzy, no to nie ma możliwości, by te jednostki się tutaj utrzymały. Co ciekawe, o samej ofensywie powiedział nawet Władimir Putin w swoim przemówieniu. Wygląda mi to na to, to na ostatnią ofensywę w tym roku ukraińską. Chciałbym nawet rzec, że ostatnia ofensywę w kampanii, z tym, że jak wiemy, oni się trochę inną logiką kierują. No, ale nie zapeszajmy. Rosjanie też mają tutaj swoje problemy. Jednostki tutaj stacjonujące skarżą się chociażby na brak ręcznych moździerzy. I ten problem był tak długo zamiatany pod dywan, że zdążyli dosłownie zebrać trochę złomu i zrobić sobie własne, co może wyjaśniać, dlaczego Ukraińcom w ogóle udało się przedostać przez te rzekę. Żeby nie było, to pewne uwagi dotyczące sił broniących wschodniego brzegu Dniepru pojawiały się już od dłuższego czasu. Rosjanie nie dawali temu kierunkowi priorytetu i w uzbrojeniu, i w dowództwie. Gdyby nie niesprzyjający teren, to kto wie, czy może i nie mielibyśmy powtórki z Charkowa. Rosyjska ofensywa w Dijwce posunęła się trochę do przodu, choć o okrążeniu jeszcze nie może być mowy i pewnie nie będzie przez dłuższy czas. Rosjanie, z tego co wiem, mają pod kontrolą hałdę odpadów pofabrycznych. Wbrew pozorom, jest to dosyć ważna pozycja. Ona ma ze 100 metrów szerokości. I kilkaset wysokości. No to taka spora górka. Przy zakładach, przy głównym kompleksie przemysłowym, który jest to największym tutaj problemem. Póki co poziom progresu jest taki jak właśnie w Bachmucie. I podobnie jak przy Bachmucie Ukraińcy już ściągają tu posiłki z innych części frontu. Podobno w okolice Wodianego mają przybywać siły do kolejnej ofensywy. Tym razem na rosyjską flankę. Biden natomiast już rozdziela deklarowane 100 miliardów dla Ukrainy. 40 miliardów z tego ma iść na Izrael. Z jednej strony można na to spojrzeć no jak na pewną przegraną Zaońskiego i ekipy, choć z drugiej strony ustawy przegłosowywane są w pakietach, więc możliwe, że jeżeli na Bliskim Wschodzie zacznie być naprawdę gorąco, no to proizraelskie lobby może się zgodzić na coś takiego. Dać mu te 60 miliardów, niech się dzieciak bawi, a później już przegłosowywać kolejne pakiety tylko dla siebie. I z pomocą tego drugiego lobby mogłoby to przejść. Wiemy już, że Amerykanie wysłali bez żadnego trybu pociski Atacams. Spadły one już na lotnisko w Berdiańsku. Uszkodzonych tudzież zniszczonych. Jest tutaj sześć helikopterów. Dokładnie nie wiadomo zdjęcia z miejsca zdarzenia są tu wyjątkowo złej jakości. Po raz kolejny wychodzi ten sam głupi błąd, to są pociski odłamkowe z założenia przeciwpiechotne. Każdy hangar by przed tym uchronił, nawet metalowy. Pytanie, co teraz stało rusami, bo tych też miało nie być, ale skoro USA jednak to zrobiły, a Scholz jest mentalnym zerem, no to konkluzja się narzuca sama. Ciekawe rzeczy natomiast dzieją się w Kazachstanie, bo kraj ten objął Rosję sankcjami na część produktów, głównie takich, których sam nie wytwarza, ale zawsze biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę, że w Europie każdy ma je w tyłku, to nie sądzę, by tam było z tym lepiej. Ale to jest jakiś precedens. Władza tamtejsza jak zwykle gra pod siebie. Zresztą za to bym się ich nie czepiał. Pytanie, jak daleko ta władza w tym zajdzie. Bo Kazachstan i Armenia stały się celem wszelkiej maści organizacji pozarządowych, gdyż są to kraje, które najbardziej ułatwiają Rosji obchodzenie tych sankcji europejskich. Na tę chwilę o jakieś wień, krzeserwanie relacji bym się jednak nie martwił. Kraje te są ekonomicznie powiązane, mieszka tam dużo Rosjan, a największy potencjalny rywal w regionie, czyli Chiny, no, również nie życzą sobie tutaj Amerykanów. W Pekinie odbyło się forum pasa i szlaku, to znaczy szczyt gospodarczy z udziałem państw tego tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. Największym uczestnikiem, oprócz samego gospodarza, no to był wiadomo Władimir Putin, który spotkał się tam zresztą z przedstawicielami kilku innych państw. Tym co wywołało natomiast największe poruszenie. Było z jego spotkanie z Orbanem. Jest to pierwszy polityk z Unii Europejskiej, który rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Rosji od ponad roku i drugim od początku wojny. Ten cały Trybunał Haski wystosował w wobec Putina nakaz aresztowania, no a cała Unia i też Węgry mają podobno się do tego stosować, a z przestępcą, no jak wiadomo, się nie rozmawia. Oczywiście ten trybunał nigdy nie skazał nikogo poza kilkoma afrykańskimi watażkami i to też takimi niskich lotów. No i oczywiście Orbanowi za to włos z głowy nie spadnie, kilka wyrazów oburzenia i tyle. Tylko czy była to wizyta wbrew, czy na polecenie kółka wzajemnej adoracji. No bo Orban jest teoretycznie w konflikcie z Unią, ale sam też się aż tak bardzo nie wychyla. Jakby się chciał tak koniecznie z nim z jakichś powodów spotkać, to mógłby to zrobić zapewne już i wcześniej. Zresztą z tego ich spotkania tak naprawdę niewiele wynikło. Żadnych umów nie zawarto, o żadnych umowach zresztą nie było nawet mowy. Owszem, jeden drugiemu trochę tam posłodził, ale i jeden i drugi za bardzo nie jest fanem pustosłowia. Czytaj musieli za kulisami o czymś gadać. Media to u nas gadają, że Orban to jest człowiek Rosji i tak dalej, przy czym jest to oczywiście dalekie od prawdy, no bo on się kieruje interesem Węgier. I nie ma problemu z układaniem się i ze wschodem, i z zachodem. Wiemy, że duża część establishmentu chce się wycofać, zwłaszcza jak mamy teraz problemy z Izraelem, z tym, że nie bardzo mają jak to zrobić. No bo ci, co wysłali broń na Ukrainę, no to odpadają z rozmów, no bo Rosjanie nie chcą z nimi gadać. I w sumie słusznie. A muszą to być państwa z zachodu, więc ta pula jest tak naprawdę niewielka. Pierwszym politykiem, który się spotkał i to w samej Moskwie z nim, był Austria Nehammer On był tam oficjalnie i nic nie uzyskał. Co prawda, prawdopodobnie dlatego, że warunki, jakie musiał, zaproponować swojemu rozmówcy, no były nie do zaakceptowania. Ale pamiętajmy z jakim gronem tam w tej Unii mamy do czynienia. Jeżeli Putin jest dyktatorem i Orban jest dyktatorem, to na pewno się dogadają. Więc wyślijmy tego parszywego Węgra, niech on to załatwi i w końcu będziemy mieli święty spokój. Taki tok myślenia jest bardzo prawdopodobny wśród niektórych eurokratów. Ja osobiście myślę, że właśnie z taką misją nawiązania jakiegoś dialogu on tam został wysłany. Misja się raczej nie powiodła. Wiktor miał być nerwowy po zakończeniu spotkania, przy czym na ile to prawda, na ile po prostu czarny PR, no to stwierdzić nie mogę. Ale na tę chwilę Rosjanie zwyczajnie nie chcą rozmawiać z Zachodem o pokoju. Rozmowy pokojowe z Palestyńczykami również nie przynoszą rezultatu. W zasadzie to zostały po prostu zerwane. Całe spotkanie Bidena w Jordanii zostało odwołane. Co więcej, ambasada amerykańska, brytyjska, e, francuska i e, ambasada Arabii Saudyjskiej nakazują swoim obywatelom jak, jak najszybszą ewakuację z Libanu. Gdzie, jak wiemy, stacjonuje Hezbollah. Do tej pory formacja ta wyrażała poparcie i tak dalej, ale nie angażowała się w jakieś większe walki z Izraelem. Mieliśmy tam wiadomo paratoków rakietowych, ale nic poza tym. A jest to przeciwnik dużo groźniejszy niż Hamas, gdyż posiada pełne wsparcie sprzętowe i szkoleniowe od Iranu. Liczba zawodowych, powiedzmy, żołnierzy Hezbollahu to około 100 tysięcy. Podczas gdy Hamas ma mieć pod bronią z 15. Pewnie teraz ta liczba się zwiększyła. Nie wiem do końca jak oni tam działają, ale jakiś system rezerwistów u nich też pewnie jest. W końcu ta Gaza ma de facto swój własny rząd. Ale w każdym bądź razie Hezbollah to jest dużo poważniejszy przeciwnik. A biorąc pod uwagę, jak radzą sobie z tym teoretycznie słabszym, no to może to być spory problem. Ponadto, o czym wielu tutaj zapomina, niespokojnie jest również w drugiej części autonomii palestyńskiej, czyli tym tak zwanym zachodnim brzegiem Jordanu. Tutaj stacjonują normalnie jednostki izraelskie. Jeśli ja miałbym gdzieś atakować, jako Hezbollah, to tutaj. Żołnierze stacjonujący w tym miejscu zajmują się głównie rozpędzaniem tutejszych palestyńczyków. Zatem są trochę rozproszeni. A ze względu na tutejszą ludność, no to czarnowidze ewentualne dostawy do zaopatrzenia. No i stąd łatwo też zaatakować by było samą Jerozolimę, to znaczy bardziej no, tą izraelską część. Tam co drugi kamień jest święty, więc nie wyobrażam sobie masowych nalotów czy ataków rakietowych. No a z drugiej no nie mogą odpuścić tak dużego i ważnego miasta Arabom. W związku z czym prawdopodobnie mielibyśmy tam dużo takich typowych walk ulicznych, z minimalnym wsparciem artyleryjskim czy lotniczym, czytaj pozbawiamy armię izraelską wszelkich atutów. Oczywiście mogliby i zaatakować święte miejsca dla islamu, ale to nam wtedy daje jeszcze więcej potencjalnych dżihadystów, chcących wyrzucić innowierców z miasta. W Iranie, w sanktuarium imam Rezy. Wywieszono czarną flagę. To jest taka irańska częstochowa. W szyickiej tradycji ma to być taki no, znak końca świata, wezwanie do ostatecznego dżihadu. No, w praktyce władze irańskie w ten sposób oznajmiają każde wezwanie do wojny. Także, no, można powiedzieć, że eskalacja jest już tutaj w zasadzie peł pewna. A przyspieszyła ona, i to mocno, w związku z ostrzałem szpitala dziecięcego w strefie gazy. Według danych pojawiających się na samym początku, ofiarami miało być ponad 900 dzieci. Na szczęście te szacunki okazały się zawyżone, i to dosyć mocno, bo ogólna liczba ofiar się w setce zamknie. I to jest dobra wiadomość, no bo tu w końcu o życie dzieci chodzi, a nie kto tam ma rację. Trzeba pamiętać, że i Palestyna umie w propagandę, co zresztą dla strony w stanie wojny jest zwyczajnie normalna. Nie jest to kwestia jakiegoś miłosierdzia czy coś, po prostu na budynek spadła jedna bomba. Wybuch ma określone pole rażenia. No taka liczba ofiar byłaby możliwa, tylko jakby cały budynek się tam zawalił co nie jest wcale takie łatwe. Nie zmienia to faktu, że Izrael celowo zaatakował szpital co jest oczywiście zbrodnią wojenną. Reakcja świata muzułmańskiego była natychmiastowa. W Istambule to nawet Protestujące włamali się do konsulatu i puścili wszystko z dymem. I wtedy to też właśnie zerwano pertraktacje. Propaganda izraelska przy okazji mocno tutaj zawiodła, bo sami się do tego tuż po zajściu przyznali, publikując nagrania z nalotu, twierdząc, że zniszczyli właśnie bazę Hamasu. No chyba, że skoro sami chcą tej wojny, to może to był jakiś umyślny sabotaż? No ale biorąc pod uwagę całą resztę, no to ja tutaj w żadne głębsze intrygi już nie wierzę. Po prostu są niekompetentni. Zwołano tutaj w tej sprawie specjalne posiedzenie ONZ-u. Do potępienia Izraela jednak nie doszło, gdyż, gdyż rewolucja została zawetowana, rezolucja została zawetowana przez USA. I to jest ten moment, kiedy to akurat przy przemówieniu Amerykanów część sali zaprotestowała. Może nie wyszli, ale stęli słuchawki z tłumaczem i odwrócili się plecami. Trochę subtelniej, a i biegać po sali nie trzeba. Także wygląda na to, że i Iran dołączy do zabawy. Żeby było ciekawiej, to w ślad za Bidenem do Izraela poleciał Scholz. A na Cypr mieli przyjechać komandosi niemieccy. Tam znajduje się baza wojskowa w Wielkiej Brytanii. Swoją drugą sunak też jest w Izraelu. No, skąd już do samego kraju niedaleko. Póki co oficjalnie żadnych akcji nie robią, więc pozostaną w pogotowiu. Szczerze mówiąc, nie słyszałem nic o dokonaniach niemieckich komandosów, przynajmniej nie po II wojnie światowej. Ale to tyle, jeżeli chodzi o jakąś niezależność Niemiec i jakieś mity o budowaniu przez nich w Europie IV Rzeszy. To jeden z lepiej zintegrowanych, z NATO krajów, które w zasadzie zrobi wszystko, co Amerykanie zechcą. Co ciekawe, nawet my, gdzie nadal przecież faktycznie rządzi ten niby proizraelski PiS, nie wysyłamy tam żadnej pomocy, nawet specjalnie się u nas o tym nie mówi i daj Boże, żeby tak było. I teraz takie ogłoszenia parafialne. Jak widzicie, mamy teraz dwa ważne konflikty o na razie średniej intensywności ze względów logistycznych łatwiej mi będzie robić na razie takie filmy. No, powiedzmy, łączone. No, chyba, że na którym się coś mocniej ruszy, no to wtedy wiadomo, na coś zmienia. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.